Myślę, że większość z nas interesuje się wędkarstwem właśnie do takich chwil. To właśnie ta radość, pasja, emocje wynikające ze złapanego okazu sprawiają największą frajdę i ekscytację. Myślę, że po powrocie do domu większość z nas ogląda wędkarskie filmy po to, aby chociaż przez chwilę jeszcze raz poczuć tę emocję, tę adrenalinę, pasję, która towarzyszy nam podczas każdej wędkarskiej wyprawy. W świecie pełnym dużej ilości pracy i małej ilości wolnego czasu, filmy, które oglądamy, potrafią być naprawdę wielką inspiracją. A z każdym filmem w naszej głowie pojawia się i zaczyna kiełkować jedna bardzo ważna myśl. Ja też niedługo już wyjadę nad wodę i złowię taką rybę, aby doświadczyć właśnie takich emocji. Myślę, że wędkarstwo, jak każde hobby, jest trochę jak hazard. Z każdym wyjazdem, z każdym kolejnym rzutem wciąga coraz bardziej. Myślimy, że to właśnie za tym razem, za tym rzutem uda nam się złapać tę wielką rybę, ten wielki okaz i tym razem z pewnością będzie to nowy rekord. I chociaż wielu z nas ma już rekordowe okazy na swoim koncie, mnóstwo, ale to mnóstwo wyjazdów, to z pewnością zgodzisz się ze mną, że tak naprawdę do końca nie ma znaczenia, kim jesteś, na jakim jesteś poziomie, skąd się wywodzisz, ile zarabiasz, dlatego że nas wszystkich łączy jeden wspólny mianownik. Jest to pasja. Z pewnością zgodzisz się ze mną, że ze wszystkich ryb, bez względu jakiej są wielkości, czy są olbrzymie, czy są te małe, w szczególności pamięta się tę wyjątkową, pierwszą rybę, złapaną podczas wyprawy życia. Chociaż jest bardzo wiele filmów na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o łowienie ryb i o wędkarstwo, to z pewnością to, co za chwileczkę zobaczysz, będzie kompletnie inne i różne od tego, co widziałeś dotychczas. Ja nazywam się Paweł Danilewski i zapraszam Ciebie do obejrzenia wyjątkowej historii, która jest moją i Twoją, można powiedzieć, wspólną wyprawą, którą zapamiętam do końca swojego życia. Zapraszam. Kurwa, mam szczupaka. Mam szczupaka. Podczas jednego z wieczorów po ciężkiej i nudnej pracy postanowiłem odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie złapać metrowego szczupaka? YouTube podpowiedział mi jezioro Powickie. Jest to ponad 1000 hektarów pełne fenomenalnie czystej wody z widocznością dochodzącą do 6 metrów. To właśnie tutaj co roku odbywają się Szczupak Moran Cup i to właśnie to jezioro wybrałem jako miejsce na swoją pierwszą po wielu latach podróż w celu złapania metrowego potwora. Szybko więc się spakowałem, zebrałem niezbędny sprzęt i wyruszyłem w kierunku Powidza. Niestety już od samego początku nie wszystko szło zgodnie z planem, a precyzyjnie mówiąc nic nie szło zgodnie z planem, wręcz było chujowo. Na początku, bo już w trzeciej minucie jazdy uwaliłem się keczupem na stacji benzynowej, powiem drogą ten hot dog nie był tego wart. Na szczęście oczywiście byłem super zabezpieczony i wziąłem jedną dodatkową bluzę, co od razu dałem radę. Dalsze 250 km już leciało bardzo szybko. Gdy dojechałem na miejsce, okazało się, że niestety już jest za późno na cokolwiek. Popływałem maksymalnie może godzinę łódką, swoją drogą z rozładowanym akumulatorem, jednak bez większych rezultatów, czyli tłumacząc na język polski, gówno złapałem. Zauważyłem jednak już pod wieczór, że dobijając do brzegu, w okolicy pomostu spławia się na całej jego długości drobnica. Zanim jeszcze poszedłem do pokojowego hotelu, postanowiłem zrobić kilka rzutów tak z ciekawości. Co się okazało? Uwaga, pierwszy rzut, okoń. Drugi rzut, kolejna ryba. Były to całkiem spore, bo aż 25-centymetrowe okonie. Ponieważ było już późno, więc już szybko się zwinąłem, jeszcze szybką kolację zjadłem, poszedłem na basen i przed snem postanowiłem sprawdzić kilka artykułów i poszukać ciekawych miejscówek na Powidzu. Jak się okazało, między innymi takiego szczupaka złapano w okolicy hotelu, w którym właśnie mieszkałem. Połączyłem kropki i tę super tajną i trudno dostępną wiedzę postanowiłem wykorzystać wstając z samego rana. Jak się okazało, były to informacje, które, jakby to powiedzieli Amerykanie, były fucking game changer, czyli mówiąc po polsku, diametralnie zmieniły zasady gry. Wstałem z samego rana, szybko się przygotowałem, zebrałem sprzęt i wyszedłem na hotelowy pomost. Co się wydarzyło dalej? Posłuchajcie teraz. Mam 2 godziny niecałe do wyjazdu, w związku z tym postarajmy się złowić tego metrowego szczupaka. Powiem, że mam dobre przeczucie. Jest ryba, 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 ryba. Kurczę. Ryba. Spiął się szczupak, malutki szczupak. Maluteńki szczupak to był. Brauna spinbanda. Kurczę, mieliśmy już metrowego, może nie, ale takiego 15-centymetrowego szczupaka. Powiem szczerze, że podkręcił mnie tutaj bardzo. Dlatego, że dałem sobie jeszcze 1,5 godziny na tym łowisku. Tutaj obok jest
łódeczka i stoją te, nie wiem jak to się nazywa, te linki. I mam wrażenie, że za którymś rzutem trafię pomiędzy te linki i się skończy zabawa. Dawaj. Jakiegoś szczupaka, no. Chociaż jakiegoś okonka albo płotkę chociaż. Skubią. Czuję to skubanie. Nie wiem, dziwnie to idzie. Czyżbym stracił przynętę? Albo... Kurwa, ryba poszła bokiem. I po spinmadzie. Niestety. Mam nadzieję, że się nie obrazi nikt, jak sobie wejdę na tą łódkę i go stamtąd zdejmę. Ale naprawdę nie chciałem go stracić, tym bardziej, że on jest... Kurde, no. Z drugiej strony, jak tu wejdę, teraz w wodzie skończę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy powinienem tam wchodzić. Nie no, na pewno go już nie ściągnę w ten sposób. Nie na tej plecionce, prędzej wędkę po płamie. Ile taka przynęta kosztuje? Skoczę, to zaraz naprawdę skończę pewnie w wodzie, tym bardziej, że mam sporo sprzętu na sobie. Chyba, że widzicie, pewnie jak są osoby, które to oglądają, to wiecie doskonale, że wystarczyłoby pewnie zrobić jakiś jeden ruch prosty. Pewnie by wystarczyło zrobić jeden jakiś prosty ruch i nic, chuj. Prawdopodobnie tak jest w świecie żeglarskim. Raczej chyba nie powinno mieć to większego znaczenia. Ale chuj, na biednego nie trafiło. Trudno. Dzięki spinmadziku. Zastosowaliśmy, słuchajcie, słynne wiązanie japońskiego wędkarza, mistrza świata wielokrotnego, czyli tak zwane jako tako. Zastanawiam się, powiem wam, czy zmieniać tą przynętę. Spinmadzik znowu na o wiele większym i grubszym przyponie. Mam nadzieję, że to nie jest błąd, a nawet jak jest, to nie jest to błąd, który wyklucza ewentualną rybkę. Choć ostatnie rzuty, czas już wracać. Próbujmy. Jak już złowię tego szczupaka, to powiem wam, dlaczego tak mi żal, że się spiął ten, który był przed chwilą. Tam, gdzie są małe rybki, są i duże. Mam ochotę tutaj spróbować połowić sobie między tymi łódkami, ale znając życie, nie jest to zbyt rozsądny pomysł. Zresztą ta miejscówka tutaj tak jest dobra. Tam widzę, coś się rzuciło dalej. Słuchajcie, zaryzykuję z oddaniem rzutu pomiędzy, bo widzę, że tutaj się ładnie spławia. Spławia jak spławia, ale jest drobnica. Tam, gdzie jest drobnica, tam też są większe rybki. Widzicie to? To jest cała ta strefa. Niestety jest to dość skomplikowane i pewnie się skończy utratą przynęty, ale generalnie tam się sporo dzieje. Tu mam dodatkowe jeszcze te liny, które nie pomagają. Natomiast... No nic, może się okazać niestety, że to będzie... Na pewno to będzie ostatni, jeden i ostatni rzut. Ale jeżeli tam się drobnica spławia, to pewnie tutaj też. Ryba. Ale było pranie. Są konie. Żerują teraz. Kurczę, powiem, cały odcinek będę tego szczupaka żałował. Ile mógł mieć?
pewnie metr. Ostatnie półtorej godziny tutaj. Jeszcze powiedziawszy, nie do końca poluję na konia. Bardziej poluję na szczupaka metrowego. Tam jest około 8 metrów. Ryba. Szczupak. Chodź, kochaniutki, chodź. Boże, daj się wyciągnąć. Szczupaka, a za nim okoń. Powiem wam czemu. Tak mi zależy na tym. Tak mi cholernie zależy na tym, żeby go wyholować. Bo to będzie mój pierwszy w życiu szczupak. Kurwa, pierwszy w życiu szczupak. Dlatego tak mi zależy, żeby się nie zerwał. Panie Boże, ja wiem, że w kościele byłem. Boże, jaki jest piękny. To pierwszy szczupak w życiu. Chociaż nie zerwi się. Kurwa, mam szczupaka. Jesteś piękny, ty skurczybku. O Jezu, mi skrudzili zaraz. Dobra. No. Piękny. Zaraz ci nie będzie. Dobra, no i maluchu, do zobaczenia. Nie ma go. Aż mi krew pociągnął. Trudno. Słuchajcie, cieszę się dlatego, bo to był pierwszy w życiu szczupak, którego złapałem. Personal best, można od razu powiedzieć. Fakt, że mi krew tutaj leci, nie ma najmniejszego znaczenia. Bo jestem tak szczęśliwy. Yes. Moi drodzy, z mojej strony to będzie wszystko na dzisiaj. I pomimo tego tak naprawdę, że straciłem zajebistą przynętę, nie wiem, spróbuję być może ją jeszcze odzyskać. Może po śladach krwi dojdą, że chodzimy po ich łódce. Natomiast mimo takiej straty uważam, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy poranek naprawdę się opłacał do tego, żeby właśnie wstać, spróbować swoich sił. Tym bardziej, że ten dzisiejszy szczupak to jest, ja wiem, dla być może wielu z was, to jest coś, co by nawet szkoda dla przynęt na coś takiego niszczyć na takich rybach. Dla mnie jest to życiowe, można powiedzieć, osiągnięcie, dlatego że na taką listę sobie kiedyś zrobiłem, bucket list, polecam taki film z Denzelem Washingtonem, jeżeli dobrze pamiętam, i jeszcze takim drugim bardzo popularnym panem. I tam taki był pomysł, żeby sobie wpisać 100 rzeczy w swoim życiu, które chcielibyście zrobić przed śmiercią. I miałem właśnie zahaczone złowić szczupaka, choćby dlatego, że od małego dziecka, jak łowiłem, z kimkolwiek bym nie łowił, wszyscy łowili ryby, tylko nie ja. Mam konkretnie na myśli tego szczupaka. I tak tym młynkiem często, czyli kołowrotkiem, i długo kręciłem. Tak bardzo chciałem to zrobić. Im bardziej chciałem, tym bardziej się to niestety nie udawało. Dlatego też dzisiejszy dzień jest tak naprawdę takim spełnieniem poniekąd marzeń, że udało się to zrobić. A z drugiej strony pewnie znacie taką, nazwijmy to, gorycz porażki w momencie, kiedy spędzacie dużo czasu nad wodą i na przykład wasz sąsiad, wasz znajomy, kolega wyjmuje ryba za rybą, ewentualnie jedną rybę, ale taką konkretną, albo taką, którą wy chcecie właśnie złowić, a wy nic nie łowicie. W związku z tym dzisiaj po 20 latach mamy sukces i myślę, że to było warte tego, żeby przyjechać tutaj ponad 250 km, choćby dla tej jednej ryby. Mam nadzieję, że być może uda się jeszcze odzyskać tę przynętę. W każdym razie dzięki serdeczne za dzisiaj. Konkurs zrobimy. Zrobimy sobie konkurs w takim razie. Napiszcie bardzo proszę, jaka była wasza pierwsza taka życiowa, taka wymarzona ryba, którą udało wam się złowić. I uwaga, w związku z tym, że dzisiaj mamy taki wyjątkowy odcinek i taki wyjątkowy sukces, postanowiłem zrobić... Fishing box, szczupak, bardzo duży albo duży, do wygrania dla osoby, którą właśnie wybiorę.
taki najbardziej szczery komentarz, jeżeli napiszesz, czyli jaka była twoja ryba wymarzona, życióweczka, pierwsza i w jakich okolicznościach ją złapałeś. Konkurs do wygrania, zostawcie komentarz, pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was z jeziora Powickiego. Yes. Imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving.